Dzień dobry, dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić fantastyczne, responsywne i dynamiczne karty w Figmie. A co to właściwie znaczy? Nie wiem. Karty będą dostosowywały swoją wysokość do treści w środku, a treści w środku będą dostosowywały się do szerokości karty. A to wszystko dzięki autolayoutowi. Magia. Mądre głowy mówią, że treści są najważniejsze. Content is king. Ja się tego trzymam, dlatego wykorzystamy nasze karty do tego, żeby pokazać najfajniejsze pomniki papieża Polaka. Znalazłem świetny artykuł, który posłuży nam za źródło informacji i inspiracji. Także ty kliknij łapę w górę i pamiętaj o subskrypcji, a ja siadam już do komputera i lecimy z kremówką. Przygotowałem sobie zawczasu stylet dla każdego z elementów tekstowych, żeby było łatwiej. Ty możesz użyć takich jak chcesz, także fonty i rozmiary są do twojej dyspozycji. Robię sobie frame z delikatnie szarym tłem. Szarym, bo karty będą białe, więc tak będzie smaczniej. Wklejam zdjęcie pierwszego papieża i dopasowuję jego rozmiar tak, żeby było fajnie. Weź pod uwagę wysokość, bo szerokość będzie się zmieniała razem z szerokością karty. Wysokość niestety nie. Od razu nazywam element foto. Wrzucam tytuł karty, w tym wypadku papież gigant. Nadaję styl tekstowy, na ten moment w ogóle nie interesują mnie żadne kolory. Kolejna jest lokalizacja. Gigant jest w Częstochowie, a żeby dodać smaczku wrzucam ikonę pineski. Ikonę importuję za pomocą wtyczki Iconify. Bardzo polecam. Pamiętaj jednak, żeby zawsze sprawdzić licencję ikony, zanim wykorzystasz ją w projekcie. Dobra, teraz fragment opisu, który kradniemy z artykułu. Oczywiście wybieram styl tekstu i na oko dopasowuję szerokość, chociaż zaraz zrobimy tak, że sama się będzie zmieniać. Na sam koniec dodaję przycisk. Napis czytaj więcej, któremu nadam styl. Teraz, żeby z napisu zrobić przycisk, zaznaczam go i wciskam Shift A, dzięki czemu zamykam go w ramce z autolayoutem. Teraz upewniam się, że tekst oraz sam element tekstowy jest wyśrodkowany w kontenerze i dodaję mu jakieś tam tło. No bo to przycisk. Nazwę go Button. Wracamy do lokalizacji, zaznaczam ikonę oraz nazwę miasta i wciskam Shift A. Upewniam się, że nie ma żadnego paddingu i dopasowuję odległość pomiędzy elementami. Ja wybieram 8. Teraz zaznaczam tytuł, lokalizację oraz opis i zamykam je w jednej ramce z autolayoutem. Shift A to wszystko tekst, więc nazywam tę ramkę copy. Oczywiście sprawdzam, czy dystans pomiędzy elementami się zgadza. Chcę, żeby to było 12 pikseli. Teraz zaczyna się robić trudniej, więc się skup. Zaznaczam zdjęcie oraz ramkę copy, wciskam Shift A. Ustalam dystans między zdjęciem a copy na 0, a teraz zaznaczam element copy i dodaję mu 16 pikseli paddingu z każdej strony. Dzięki temu zdjęcie będzie od krawędzi do krawędzi karty, a tekst nie. Nazywam całość content. Teraz biorę element button, który sam w sobie jest autolayoutem, ale zamykam go jeszcze raz w kolejnej ramce z autolayoutem, zatem wciskam Shift A i nazywam go button container. Dodaję mu 16 pikseli paddingu z każdej strony. Teraz zaznaczam content i button container i całość zamykam w autolayout. Shift A. Nazywam tę całość card i tworzę z tego komponent. Całość nie wygląda jeszcze za dobrze, ale zaraz zacznie. Po pierwsze, karcie nadaje białe tło. Co się dzieje, kiedy próbuję rozciągnąć kartę w bok? Przypał. Musimy upewnić się, że każdy element ma ustawiony resizing szerokości na wartość fill container, dzięki czemu będzie korzystał z całego dostępnego miejsca. Robię to dla zdjęcia, całej ramki content, całej ramki copy, każdego tekstu, ramki z lokacją. Jednak nie robimy tego dla ikony, bo się spieprzy. Ikona ma zostać taka, jaka jest. Ustawiam fill container dla elementu button container oraz dla samego button też. Teraz, kiedy zmieniamy szerokość karty, treść w środku cudownie przelewa się niczym woda. Niczym woda, którą pił sam papież Polak. Zapytasz pewnie, po co były te cyrki z przyciskiem? Już tłumaczę, tylko daj mi chwilę, żeby ostylować kartę, bo nie chcę, żeby wyglądała jak ja w gimnazjum. Zmieniam kolory tekstów, przycisku, ikony, a do tego dodaję cień za pomocą rewelacyjnej wtyczki Smooth Shadow.
Okej, wracając do tematu, jeśli ułożymy kilka takich kart obok siebie, to najpewniej chcemy, żeby były takiej samej wysokości. Tak jest, o ile treści między nimi mają równą długość. Wrzućmy zatem kilka innych papierzy z artykułu i sprawdźmy, co się stanie. Moje karty są już zamknięte w autolayoucie, ale jak widać, mają różną wysokość. Kiedy zaznaczę je wszystkie, widzę, że mają ustaloną zmianę wysokości na Hug Contents, czyli dopasowują się do tego, co mają w sobie. Zmieniam to na Fill Container i widzę, że karty się rozciągnęły na wysokość najdłuższej z nich, ale niestety, przycisk jest zawsze w innym miejscu. Bez sensu. Klikam zatem przycisk z ustawieniami paddingu i wybieram z dolnego menu opcję Space Between, która rozrzuca elementy tak, by wykorzystywały porówno całą wolną przestrzeń. Dzięki temu, że content jest razem, a button osobno w swoim kontenerze, wszystkie napisy są na górze, pod zdjęciem, a przycisk na dole. Dzięki temu również zdjęcie może dojść do krawędzi karty, a pozostałe elementy mają elegancki padding. Jak zawsze, projekt możecie pobrać z mojego profilu w Figma Community. Link znajdziecie w opisie. Ja się z wami żegnam. Buziaki. Elo. Także ty kliknij łapę w górę i pamiętaj o subskrypcji kanału.